Piwo biebrzańskie tematem dzisiejszego nagrania. A to dlatego, że piwo to ma zagadkowo krótki termin, więc trzeba je szybciutko spić. Piwo biebrzańskie wygląda w ten sposób. Jest to kolejna produkcja browaru Słodowy Dwór. Jest już na szczęście o tyle jasno, że nie muszę używać sztucznego światła. I to mi się zaczyna podobać. Bardzo dziwne logo. W ogóle bardzo dziwna etykieta, dziwne panie, takie... No ta już nie jest tak zdenerwowana i naprężona jak pani od piwa pszenicznego. Termin przydatności do spożycia troszeczkę zamazany. Skład i na takim niewyraźnym zielonym tle mamy całą resztę informacji. Pierwsze piwo testowane z browaru Słodowy Dwór to było piwo pszeniczne, które w aromacie było ok, w smaku już ciut gorzej, w wyglądzie w piany zero, także tam było trochę do popracowania. Tu mamy przedstawiciele, to jest EPA, czy? A to jest belgijskie, jasne, belgijskie Pale Ale, krótko mówiąc. 5,2 przesienek alkoholu, 12,5 ekstraktu, IBU 25, czyli belgijskie jasne ale. Ekstrakt jest w normie, IBU dokładnie w połowie, bo od 20 do 30. Alkohol trochę zawyżony. Dalej analizujmy etykietę. Woda, słód Pale Ale, to się wszystko zgadza, ponieważ Pale Ale czy pilzneński słód są podstawą w tego typu piwach. Poza tym stosuje się monachijski dla podstawy słodowej. Jakiś tam kara, tu jest co? Karmelowy jasny, Abbey Malt. Chmiel Styrian Golding, czyli praktycznie książkowo. Drożdże Fermentis T58. No cóż, no nie dyskutuję się z gustami. Dobra. Kochani, zróbcie coś z tym logo, naprawdę, zróbcie coś z tą etykietą, no. Ja w ogóle tej etykiety nie rozumiem, przepraszam, ale ja to muszę powiedzieć. Ja nie wiem, czy to jest jakaś grecka bogini, czy to jest jakaś księżniczka, czy coś ma na brodzie. Kurczę, nie wiem, zalew biebrzański, no nie mam bladego pojęcia, no przeanalizujmy tą panią. Tu jest ta zielona wyspa, ja nie wiem w ogóle o co kaman. To jakieś wzory, tu jest pani wrzucona z jakimś lodową fryzurą. Ogólnie oczekujemy piwa owocowego, umiarkowanie takiego słodowego, lekko przyprawowego, łatwego do picia, ale koloru miedzianego. I zobaczymy, czy tym razem tak będzie. Oczekuję aromatu takiego słodowego tu mam otwieracz, z umiarkowanymi takimi cechami owocowymi, które będą pochodzić oczywiście od drożdży. Cóż, o browarze powiedziałem w pierwszej degustacji, więc lecimy. Tu jest nagazowanie całkiem w porządku. Co w aromacie? No w aromacie jest chmiel, jest styrian, czyli to, czego praktycznie nie powinienem na dzień dobry wyczuć. Może jak chwilę ulecić z butelki. Oczekiwałbym takiego tostowo-ciastoczkowego aromatu. Coś z pomarańczy, gruszki. A tutaj, kurczę, czuję styriana. Jeżeli chodzi o aromat tak generalnie, to tak jakbym wąchał pilsa. No dobra, być może jest tu jakiś aromat słodowy, więc nie będę się czepiał. Stąd również przygotowałem dzisiaj szklankę. No myślałem, że będę pił EPE, czyli English Pale Ale. Nie wiem, dlaczego mi się coś ubzdurało. A tu się okazuje, że piję belgijskie jasne ale. Ale za to naleję do końca. Co to można powiedzieć? No piwo jest w kolorze dosyć dobrym, bo jest kolor miedziany. Tutaj widzicie takie przebłyski tego co tutaj się dzieje. Wygląd jest, no załóżmy, że jest bursztynowy do miedziany. Jest dosyć dobra klarowność, co też dobrze świadczy o stylu. Nie wiem, spróbuję wam to przybliżyć. Chociaż no, bez światła tym razem będzie to słabo wyglądało. I tutaj do tej pory byłoby ok. Jeżeli chodzi o pianę, już jest bardzo słabo, bo powinna być taka kremowa, wysoka, biała, dobrze zbudowana.
która dosyć szybko opada, szybciej niż w innych piwach belgijskich. No a tak nie jest. Widzimy, że ta piana jest źle zbudowana, z dosyć dużych oczek. No i zachowuje się generalnie jak piana do bitera, czyli robi taką małą obrączkę. Dobra, zajmijmy się w takim razie smakiem, czy faktycznie jest w jakimś stopniu przyprawowy, tego oczekiwałbym od piwa belgijskiego. Wobec tego browarze Słodowy Dwór, chłopaki z Podlasia, generalnie całe Podlasie i cała Polska, wasze zdrowie. Dosyć wysoka goryczka. Co tak średnio odbieram. Piwo idzie w stronę wytrawną, a nie słodką. Charakter chmielowy w piwach belgijskich, w jasnych belgijskich ale'ach powinien być słaby. Tutaj jest dosyć mocny. Również wyraźnie wyczuwalna jest goryczka pochodząca ze Styriana. Kurczę, żadnej praktycznie pomarańczowości, żadnej gruszki, no nie wyczuwam. Szukam jakiejś owocowości, kurczę, no. Ciężko mi w ogóle coś powiedzieć. Gdybym zamknął oczy, w życiu chyba bym nie zgadł, że piję belgijskie piwo. Jest trochę aromatu grejpfruta, albedo, to piwo raczej idzie w tą stronę. Tutaj powinna być goryczka od średniej do niskiej. Powinna być. Natomiast ta goryczka, którą ja tutaj czuję, jest średnia do wyższej. Goryczkę powinny uzupełniać pieprzowe fenole. No kurczę, nie ma ich tutaj. Drożdże te 58 bardzo dobrze sprawują się, mówię o suchych drożdżach, w takich warunkach, w piwach wysoko alkoholowych. Są one tolerancyjne na alkohol. Dawno nie spotkałem generalnie tego typu drożdży w piwie. Piwo jest dosyć, widzicie, po mnie dosyć dobrze nagazowane. Ile tu jest alkoholu? 5,2. No i to jest w miarę pozytywna cecha. Tutaj alkohol nie powinien być wyczuwalny i mogę powiedzieć śmiało, że tak jest. Tekstura piwa jest w sumie w porządku. Jest taka... No jest w porządku, bo jest średnia. Czyli taka, jak powinna być. Nie ma tutaj rozpuszczalnika. Mógłbym się w takim odbiorze organoleptycznym jedynie czepić do nagazywania. Ono jest, kurczę, lekko za wysokie. To piwo cały czas pracuje. Tego chyba nie będzie widać w tym szkle. Ale mogę wam to obiecać. Praktycznie całe szkło jest tutaj w bąbelkach. Cóż, jeżeli wybrałby się do Antwerpii i tam wypić jasne belgijskie ale, no to pewnie smakowałoby zupełnie inaczej. Ale no, jesteśmy w Polsce, pijemy piwo belgijskie z okolic Białegostoku. No, teraz mi wypadła nazwa. Na H, kurczę, przepraszam was najmocniej, ale no, nie mogę sobie przypomnieć teraz nazwy, gdzie browar stoi, ale wymieniałem ją przy okazji picia piwa pszenicznego. Oczekiwałbym tego piwa bardziej słodkiego, bardziej belgijskiego, bardziej fenolowego, gruszek, pomarańczy, pieprzu, przypraw. No niestety tego tutaj nie ma. Polecam wypić przede wszystkim jakiś wzór... chociażby dekonika, kurczę, żeby zobaczyć, o co może chodzić w piwach belgijskich, no i zastosować to w praktyce. No bo jeszcze trochę pracy przed piwowarami Słodowego Dworu. Proszę was, zmieńcie to logo, zmieńcie etykiety. Generalnie te etykiety powinny się kojarzyć z białostocczyzną. Czyli jeżeli mówimy o piwie biebrzańskim, no to naprawdę ta kobieta do biebrzy, nie wiem, no nie wiem, w ogóle nie pasuje.
macie tyle charakterystycznych cech, bagien, rozlewisk, biebrzy z Narwią, naprawdę mgieł, można byłoby to piwo po pierwsze nazwać trochę inaczej, a jeżeli już biebrzańskie, no to dajcie tutaj biebrze, dajcie coś takiego elementarnego, gdzie ktoś, kto kupi to w Gdyni, w Poznaniu, będzie wiedział, że chodzi o biebrze, a biebrza to rzeka na Podlasiu. Ta kobieta naprawdę niewiele mówi. To naprawdę poważnie muszę tą etykietę zrypać. Kształt jest w miarę okej, okay, natomiast ta etykieta nie niesie ze sobą żadnych informacji jakby kojarzących się z regionem Podlasia. Przecież myślę, że o to wam chodzi. Cóż. To było ostatnie piwo z waszego browaru, Słodowy Dwór. No, mam nadzieję, że to, co jeszcze przed wami wpłynie pozytywnie na produkcję. I życzę powodzenia. Do zobaczenia.